Witam serdecznie tutaj ze studia nad jeziorkiem, którego często nadaję. Dzisiaj taki dla mnie bardzo wyjątkowy temat i wyjątkowy gość, którego poznałem na jednym z warsztatów oddechowych, tak, z tego co pamiętam. W komorze normobarycznej. O, w komorze normobarycznej. To pozdrawiamy tutaj Piotra, też pokrywkę przy okazji. I potem jeszcze mieliśmy takie, powiedzmy, epizody związane z, nie wiem czy na odporności, tak, odporność natury i też na lodóweczce, nie? Bo to jest to, co nas jakby też tutaj połączyło, to powiedzmy zimno i oddech, ale też rozmowy na temat stanów świadomości i możliwości jakby wpływania na swoją świadomość i kształtowania przy pomocy jakichś naturalnych sposobów, naturalnych technik. I to jest coś takiego, co nie jest, powiedzmy, tematem pospolitym, ale bardzo dużo osób interesuje i trudno takie osoby właśnie jak ty gdzieś tam znaleźć i sobie normalnie z nimi porozmawiać. Więc bardzo bym chciał wnieść tutaj taką wartość, wnieść taką, powiedzmy, informację, z której będzie można bardzo dużo ciekawych rzeczy wyciągnąć i bardzo tak, powiedzmy, trochę bardziej naukowo i profesjonalnie do tego podejdziemy. A tematy mogą zahaczać w jakiś sposób o substancje psychodeliczne, a nie chcielibyśmy, żeby to było odebrane na zasadzie jakiejś instrukcji brania jakichś psychodelików czy czegoś, bo zupełnie nie o to nam chodzi, także od samego początku przed tym przestrzegamy, że nasza intencja jest uzyskiwanie stanów świadomości dla uzyskania lepszej jakości życia, może, nie? Chyba w ten sposób, a nie na zasadzie, nie wiem, jakiegoś odlotu czy czegokolwiek. Ja sam generalnie bardziej podchodzę, może mam trochę inne podejście, bardziej taką pracą, ale tutaj powiem taką jedną rzecz, jeszcze jak już tutaj tak się rozkręciłem, że jedna rozmowa mi utkwiła w głowie i przyznam się, że przytaczam ją na szkoleniu. Może to być takim naszym punktem wyjścia, że rozmawialiśmy na temat stanów świadomości, różnych tutaj substancji, o których powiemy, co dają możliwość uzyskania tych stanów świadomości. I ja pamiętam, że powiedziałem do ciebie, że uzyskiwanie tych stanów świadomości, no jakby nie było, jest jakimś tam skrótem do tego, że równie można to wypracowywać i tak dalej. Dokładnie. Ale no jakby jest to jakiś tam skrót, a ty mi powiedziałeś, że no jak można sobie o 5000 lat skrócić tą drogę, to czemu tego nie sprawdzić, nie? O kilkanaście wcieleń albo no, o kilkanaście wcieleń. I to było generalnie dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. I chciałem się, wtedy akurat nie miałem możliwości, żeby to nagrać, ale zgodziłeś się, żeby trochę się podzielić tą wiedzą, więc myślę, że teraz będzie dobry na to moment. Więc może od czego byśmy zaczęli? Powiedz trochę, dlaczego w ogóle o tym pomyślałeś? Jakieś miałeś problemy do rozwiązania, czy po prostu chciałeś tą świadomość jakby wyższą uzyskać, byłeś już na jakiejś drodze i chciałeś, no bo to jest oczywiście dla odpowiednich osób, nie? Które gdzieś tam, powiedzmy, już pracują nad sobą, nie? Czyli to nie jest w celach, to powiedzmy, nie jest dla każdego. Tak, dokładnie, nie? Nie w celach, powiedzmy, nie wiem, imprezowych, tylko raczej dla osób, które gdzieś już są na jakimś tam wyższym poziomie, powiedzmy, świadomości i chciałyby pójść dalej. Jak to może było, tak, było po prostu u ciebie? No, u mnie to było tak, że moja droga, tak jakby szukania innych stanów świadomości, tak naprawdę zaczęła się już dosyć dawno, ale to były próby, można powiedzieć, nieudane, tak? Czyli generalnie młodzież, dorosłe życie, różnego rodzaju imprezy, ale to nie były inne stany świadomości, tylko to był stan, można powiedzieć, zatrzymania, tak? Czyli taki stan, w którym nie ma się kontroli nad umysłem, a odmienne stany świadomości, które zacząłem poszukiwać, to są stany, które dają nam wgląd w siebie. I tak naprawdę zaczęło się to w moim przypadku parę lat temu, ponieważ doszedłem do takiego momentu, że zacząłem się rozwijać osobiście, duchowo, zacząłem medytować, zacząłem
ćwiczyć, zacząłem biegać, później przyszły oddechy, przyszło zimno w zeszłym roku, co jest cudem, ale zacząłem też poszukiwać tej więzi ze sobą i nie ma przypadków w życiu. Trafiło mi się od tak, jak tutaj sobie siedzimy, podszedł do mnie kolega, którego nie znałem tak naprawdę, na jednym z festiwali i mówi, a może byśmy tutaj spróbowali pewnej substancji. I to nie jest substancja tak naprawdę znana. Myślę, że wiele osób tak naprawdę o niej nie wie. I to nie jest substancja, którą bierze się w celach rozrywkowych, tylko to jest substancja, która prowadzi do siebie, tak? Czyli rozwój duchowy. Taki rozwój duchowy i w nawiązaniu do tego, Maćku, co ci wtedy powiedziałem, że można, tak? Można trenować świadomie ten umysł, natomiast zajmuje to czasami wiele pokoleń. I tak jakby to do mnie dotarło w tym momencie, jak poczułem tą taką pełną więź z tym światem. Poczułem tak naprawdę, po co tu jestem, kim jestem. Poczułem ten moment, w cudzysłowie, takiego pogranicza życia i śmierci, czyli tak jakby wejścia w to głębiej, ponieważ ta medycyna pozwala na to, pozwala, żeby wejść głębiej. Natomiast, żeby wejść głębiej, to nie każdy jest absolutnie na to gotowy, bo stany świadomości, które rozwijają się dzięki tej medycynie, powodują to, że tak naprawdę człowiek się zmienia. I teraz, jeżeli ktoś ma dobre intencje, ktoś chce tak naprawdę poszerzyć tą wiedzę, poznać siebie dogłębnie, to wtedy to jest tak naprawdę dla niego odkryciem. Tak, ale to jest odkryciem i to też nie zawsze to wchodzi tak naprawdę w ten sam poziom. Bo ja też... Mam jakby takie, tak to też widzę, no, że mamy jakąś tam, powiedzmy, tam różną tą hierarchię tych stanów świadomości i jest poziom od pewnego poziomu jakby przyjęcie jakiejś takiej substancji daje ci możliwość odczucia tych wyższych stanów świadomości, ale również masz odwagę potem podążania w tym kierunku, do tego co ujrzałeś, jakby masz odwagę i odpowiedni poziom jakby mocy, żeby iść w stronę. Ale jeżeli wystartujesz ze złego poziomu, czyli osoby na przykład często z jakimiś problemami na przykład psychicznymi, nie, powiedzmy, ale to już może być na przykład problemy związane typowo z depresją, biorą tą substancję i oni jakby widząc ten poziom, jakby ten wyższy poziom świadomości, przenosząc się jakby tam, teleportując się powiedzmy, przytłacza ich jakby to i widzą, że jakby nie osiągną tego w życiu. Może nigdy tego w życiu nie osiągną i jeszcze ich to bardziej jakby dobija, nie? To znaczy, to nawet bym powiedział, że oni się nie przeniosą w ten wyższy stan świadomości, ponieważ wyższy stan świadomości umysłu jest tylko dla ludzi, którzy pracowali już ze sobą, którzy są uporządkowani, którzy mają w sobie dużo miłości, mają takiej akceptacji, szacunku tak naprawdę do każdego, do wszystkiego, co jest na tym świecie i wtedy tak. Natomiast jeżeli ktoś jest nieuporządkowany, jeżeli próbuje dojść do tych stanów, to ta substancja pokaże im coś zupełnie odwrotnego, pokaże im taką dolinę, pokaże im taką ciernistą drogę i różnego rodzaju omamy w cudzysłowie, że wtedy może się naprawdę życie takiego człowieka jakby to powiedzieć... Załamać, tak? Czyli to jest taki katalizator, można powiedzieć. To jest katalizator, po prostu, nie? Tak, dokładnie. Czyli wzmaga jakby ten kierunek, w którym idziesz trochę. Nie? Ja też, dowiedziawszy się o tym, takie miałem szczęście, że poznawszy tego kolegę, ja już byłem po lekturze, tak? Ja przeczytałem sporo książek na ten temat, ale przeczytałem je i zostawiłem, tak? One gdzieś tam leżały, wiedziałem, co to jest, wiedziałem, jak to działa, natomiast nigdy by mi to nie przyszło do głowy, że gdzieś to może spowodować tak ogromną, pozytywną zmianę w moim życiu, ponieważ, Maćku, ja zrozumiałem tak naprawdę, o co chodzi w tym wszystkim, w mojej prawdzie, tak? Zrozumiałem, doszło do mnie to, że to wszystko, co nas tutaj otacza, to piękno natury, tak naprawdę my niewiele potrzebujemy do życia, to nasze umysły, one szukają rozwiązań, one komplikują to wszystko, a tak naprawdę wszystko mamy w sobie. I teraz ja tą świadomość miałem już, tak? I
i dodatkowo, jakby to powiedzieć, wybudowało się we mnie takie pełne poczucie bezpieczeństwa. Akceptacja. Akceptacja, taka. Życie bez lęku, bez strachu, to co teraz dzieje się na naszej kuli ziemskiej, czyli wzbudzenie tego lęku, strachu po coś. No po, to wszystko jest po coś. Natomiast dokładnie. We mnie nic nie wzbudza tego lęku ani strachu, ale to nie znaczy, że jestem oszołomem, tak? Absolutnie stąpam zdrowo po ziemi. Mógłbym powiedzieć nawet tak, że głęboko oddychając z Wim Hofem, co robię, co rozmawiamy o tym, to tak naprawdę te stany świadomości są bardzo podobne, tylko nie da się tak jakby wstrzymać oddechu i nie oddychać w ogóle, nie? Bo to prawdopodobnie ten stan byśmy osiągnęli. Dlaczego? Dlatego, że ta substancja, ona jest naturalną substancją, która wytwarza nasz organizm w momencie tak naprawdę wejścia duszy w ciało i w momencie śmierci. I teraz to mnie fascynowało zawsze w tym. Fascynowało mnie, może nie to wejście, bo ponieważ tego my nie pamiętamy, tak? Ale fascynowało mnie ten moment śmierci. Ponieważ no, jeżeli umieramy w jakiś sposób, każdy ma oczywiście swoją wizję tego, tak? To po co to jest? A mianowicie to jest po to nasz dobrze zorganizowany komputer to wytwarza i wytwarza to w potężnej ilości, żeby złagodzić ten stan, w sensie dla umysłu, żeby umysł się uspokoił. I jak ja zacząłem w tym wszystkim gdzieś tam sobie czytać, szukać informacji i tak dalej, i dotarła do mnie taka możliwość spróbowania tego, oczywiście nie udało się to za pierwszym razem, bo to nie jest taki proces, że od razu ciachmach, ale za trzecim, czwartym razem udało mi się wejść w to tak mocno, że ja tak naprawdę mogę to świadomie powiedzieć, ja swoją śmierć przeżyłem. Przeżyłem w sposób taki, że tak naprawdę nie ma się czego bać. Ponieważ ta nasza energia, jakby to powiedzieć, to co widzimy, jak ten świat wygląda, tak? Jak on wibruje, jakie ma kolory, jakie on jest piękny, co nasza świadomość tego nie dopuszcza, ponieważ jest z tym się po prostu rodzimy, to tak naprawdę nie trzeba się niczego bać, tak? Bo śmierć jest, ja to mówię, nie wszyscy się z tym zgadzają, ale tak naprawdę śmierć, zaakceptowanie tej śmierci, pogodzenie się z nią i wyrzucenie największego strachu, bo my w większości ludzie chorują, tak? Chorują, ponieważ boją się śmierci. Boją się w takim, w innym przypadku. Zawsze jest ten lęk, a lęk powoduje choroby. I generalnie, jeżeli ten lęk świadomie się pożegna i zaakceptuje się to, to wówczas jest zupełnie inne, świadome życie. No, to prawda. A powiedz mi, czyli też jakby, bo to tutaj jest ważne, też trafiłeś jakby we właściwym momencie, właściwie w miarę już przygotowany na osobę, tak, która po prostu dokładnie. Też się znała. Czyli nie było to na zasadzie eksperymentów, tylko po prostu poprowadził cię ktoś, kto już to... To był przewodnik duchowy. Okej, czyli jakiś przewodnik duchowy, który wiedział i wiedział, że ty też pewnie jesteś na to gotowy, dlatego jakoś to ci się tak po prostu poskładały te wszystkie czynniki i w tym punkcie się jakby znalazłeś, w którym powinieneś jakby dokładnie. Się też znaleźć. Nie? Ja bym nie polecał absolutnie nikomu próbowania tego typu substancji, ponieważ mogą one spowodować naprawdę trwałe zmiany, tak? Zmiany, które później ciężko będzie w normalnym życiu nadrobić, a będąc już w pewnym etapie, bo świadomość tak naprawdę rośnie i to rośnie z niewiarygodną teraz prędkością. Bardzo się z tego cieszymy, że jest coraz więcej ludzi świadomych. Jeżeli do kogoś to kiedyś zapuka i ktoś będzie na to gotowy, to na pewno może sobie, tak jak tu może nie zażartowałem, ale dla mnie tak jest, trochę to nasze wcielenie przyspieszyć tak naprawdę i wyciągnąć z tego ten pozytyw, ale tak naprawdę ten pozytyw siebie, bo tu nie chodzi o szukanie przyjemności, o szukanie chwilowego zaspokojenia umysłu, dodanie endorfin, serotoniny, tylko chodzi o zrozumienie tego stanu, tak naprawdę zrozumienie siebie. W pełni rozumiejąc siebie, akceptując to, co jest, nie lękając się śmierci, nie lękając się wszelkich stanów, które teraz obecnie się dzieją na świecie, tak naprawdę to życie staje się prostsze i mi to się udało osiągnąć, dlatego chciałem się też z wami tym podzielić. Okej. A powiedz mi, myślisz, że jest sens mówić o jakichś substancjach, czy nie? Znaczy ja myślę, że o substancjach to raczej nie, natomiast ja myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć, to sobie bez problemu znajdzie. To sobie to znajdzie, tak? Ponieważ
to, co wchodzi dwa razy w nasze ciało, to jest naturalną rzeczą naszego organizmu i myślę, że nie ma sensu tutaj mówić, co to jest. Okej. A myślisz, że w tej chwili w jaką jesteśmy, bo mówisz też, że jakby ta świadomość się rozwija, no ale wiadomo, że jeżeli większość osób w tej chwili, naprawdę dużo osób spadło z tym poziomem świadomości, nie wiem, czy to na chwilę nastąpiło, czy jakoś trwale, no ale chociażby jeżeli dużo osób zaczęło się bać, no to ten, to jest jakby niższy poziom świadomości. No, więc mówisz, że jakby tendencja wzrostowa, ale jak sobie się zastanawiam, bo jakąś też tam wizję tego mam, w którą stronę jakby ta tendencja jest, czyli no powiedzmy, ja widzę to na takiej prostej zasadzie Pareto, nie? Czyli poziom tych osób świadomych, które można określić świadomy, czyli mają odpowiedni poziom, jest tam powiedzmy 20, 20 do 80, można by powiedzieć. Więc myślę, że troszkę z tych 20% osób mogło odpaść, które były tak na granicy, powiedzmy, do tych 80% w momencie, jak no, wydarzyła się sytuacja, jaka się wydarzyła tak. ostatnimi czasy. Myślisz, że oni wrócili już do tego, czy część z tych 20% po prostu poszła w górę i zrównoważyła ten spadek? No, wiesz, mi się wydaje, że tak naprawdę, tak, masz rację, na pewno część ludzi spadła. Dlaczego? Dlatego, że strach wszechobecny, który jest, jeżeli jeszcze osoba świadoma, tak, która gdzieś tam jakiś proces przeszła, zrozumiała pewne rzeczy, o co chodzi tak naprawdę w tym świecie, dała się, tak, bo ma rodzinę, bo ma znajomych, bo chodzi do pracy i tak naprawdę sama, będąc świadoma, mogła dać się wmanewrować w pewne schematy, które funkcjonują na świecie. I teraz, jeżeli ktoś wypadł, to może być już tak jakby, zejdzie, tak, na niższy poziom, ale też bardzo często jest, może mówi się wrócić, tak, ja byłem, tak, ja byłem na pierwszym moim warsztacie przebudzenie świadomości, po którym 3 dni, od rana do wieczora, dzień i noc, bolała mnie głowa i ta moja świadomość wtedy naprawdę, ona się przebudziła, oczywiście ona nie była taka jaka teraz, ale ona się przebudziła. I ja wiem, że jeżeli ktoś zaczął pracować, to on już z pewnego poziomu nie spadnie, tak? Tylko niestety, no, w obecnej sytuacji to, no, jeżeli obserwujemy, jeżeli dajemy uwagę, no ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, ja nie oglądam telewizji, nie słucham radia i tak naprawdę obracam się, dlatego moje takie było spostrzeżenie, obracam się w gronie ludzi świadomych. Jeżeli ktoś zna, jeżeli ktoś jest oczywiście o innych wierzeniach czy spostrzeżeniach, ja z tym nie walczę, tak? Ja absolutnie akceptuję, szanuję każdego człowieka, natomiast zdarzyło się to przez ostatni rok, że tak naprawdę tych ludzi wokół mnie jest zdecydowanie mniej, ale jest dużo bardziej takich jakościowo, tak? Takich, którzy korelują ze mną. I to jest piękne. To... No bodziec był bardzo, bardzo taki mocny, nie? Niespotykany jakby też wcześniej. Ładnie. Więc można było go potraktować jako taki element stymulujący jakby do pracy. Mi na przykład bardzo brakowało tego, żeby pewne rzeczy zrobić, no bo będąc jakby nie było w jakimś tam pędzie, no czasem to zatrzymanie umożliwia jakby oglądnięcie się. Trochę tak jak w górach idziesz, jak zasuwasz po kamieniach, no to widzisz tylko kamienie, nie? Ale czasem, żeby zobaczyć krajobraz, potrzebujesz się na chwilę zatrzymać i się tym krajobrazem jakby zachwycić. Więc mi to jak najbardziej było, wykorzystałem to jako bodziec do stymulacji, do rozwoju, nie? Ale ja też jestem specyficzny, dosyć podobnie do ciebie i bardzo umiejętnie wybieram te informacje, które mają mi do głowy wpłynąć, bo rozumiem, na czym polega jakby neuroplastyczność i nie chcę utrwalać pewnych procesów. A wiadomo, że jeżeli będzie się odpowiednio długo powtarzać jakąś informację, no to mózg stanie nie odróżnia tego. No, niestety, tak, mózg nie odróżnia fikcji od... Maćku, powiedziałeś coś, uważam, najważniejszego, wiesz, w tej całej sytuacji, która nas otacza tutaj. Użyłeś jednego sformułowania, które mówi o tym wszystkim, zatrzymanie. Tak naprawdę uważam, że ta cała sytuacja, zresztą było głośno o tym w zeszłym roku, teraz jakoś tak przycichło, przyszła do ludzi po to, żeby się zatrzymać. I oczywiście dużo ludzi się zatrzymało, tak? Zastanowiło się nad tym, co robi, dlaczego to robi, jak ma to robić. A tak naprawdę właśnie oddech tutaj i wejście na tą ścieżkę tutaj dzięki poznaniu ciebie i metodom, oczywiście WIMA i nie tylko WIMA, bo są różne też metody oddychania. Ja też pewną rzecz zrozumiałem tutaj w tych moich procesach rozwoju duchowego, że tak naprawdę wdech
rodzimy się, wydech, umieramy. A kim jesteśmy? Oczywiście w mojej prawdzie jesteśmy tym zatrzymaniem. Mhm. Czyli generalnie przyszedł taki moment, że po 2000 lat, odkąd Jezus przyszedł powiedzieć ludziom, słuchajcie, nie ma śmierci, tak? Przecież żyjemy tak naprawdę wiecznie. Zmartwychwstał, pokazał. Mhm. Pokazał drogę, pokazał wszystko. No, troszeczkę zostało to, wiadomo, zmienione. Historia różne pisze scenariusze. Mhm. I przyszedł ten czas, żeby sobie to przypomnieć, że tak naprawdę trzeba się zatrzymać, bo w tym zatrzymaniu znajdzie się tą swoją prawdę. A jeżeli cały czas się biega, tak jak do tej pory było, tu, tam, to nie ma możliwości odszukania siebie i tak naprawdę ludzie w większości przeżywają te swoje życie w takiej pogoni za pieniędzmi, pogoni za lepszym jutro, za lepszym to, a tak naprawdę wszystko jest teraz, tu, w tym miejscu, w którym my siedzimy, żyjąc tą chwilą, można mieć wszystko. Tak naprawdę ten świat zewnętrzny jest piękny, my z niego korzystamy, ale to, co jest w nas, jest najważniejsze. Mhm. No tak naprawdę teoretycznie nic nie ma poza tą chwilą, nie? Nie ma. Nie wiadomo, co jakby to, co było, to już było, to, co się wydarzy, to się okaże, co się tak naprawdę wydarzy. A realny wpływ mamy na tą chwilę, jednak nasz umysł bardzo często, rzadko kiedy tak naprawdę jest w tej chwili, bardzo często jest albo właśnie w przyszłości, albo w przeszłości, czego też gdzieś uczy nas ta, powiedzmy, medytacja, czy oddech, czy zimno też kieruje uwagę na, powiedzmy, na ciało mocno, a ciało zawsze jest też w chwili obecnej. Także to jest kolejny jakby tutaj czynnik. A powiedz mi, jeżeli ktoś by zaczynał jakieś takie rzeczy związane z jakimiś takimi substancjami zmieniającymi poziom świadomości, to jaką byś mu dał? Bo tutaj już kilka rzeczy powiedzieliśmy, ale jaką byś dał taką wskazówkę? Jeżeli ktoś by, powiedzmy, nas tutaj oglądnął ja generalnie w ogóle jestem taki, dlatego uwielbiam cię, bo ja nie zrobię tych rzeczy, które ty zrobiłeś najprawdopodobniej w tym życiu. Nie w tym, to w następnym. Może w następnym, nie? I mi to jakąś taką... Fajnie, że mam kogoś po tamtej stronie. I tu. Tak, co mi może jakby dać odpowiedź na pewne pytania, nie muszę ja jakby do tego dochodzić, więc nie z takich substancji jakichś tam stymulujących, tak jak tobie tutaj mówiłem, stymulujących może komórki nerwowe do rozwoju, to jedynie mogę wam polecić soplówkę na pewno. Soplówkę jeżowatą, to jest taki grzybek, który neurogenezę połączeń nerwowych robi i można go kupić tak naprawdę wszędzie, jest ogólnie jakby dostępny. Z tego, co wiem, to NASA go stosowało, żeby podtrzymać jakby. I też układ odpornościowy on rozwija, ale są takie bezpieczne substancje ogólnie, myślisz? Psychodeliczne? Znaczy one są bezpieczne, oczywiście wszystko zależy od tego poziomu, użycia, tak? Od użycia, od poziomu. To taki jest mikrodosing teraz wchodzi, taki mikrodawkowanie, nie? Tak, czyli mamy tą zasadę, że jednak nie sama substancja, a dawka stanowi, tak, nie? Dokładnie. Więc można każdą substancję w zasadzie przyjąć, w zależności jakby jaką jest dawka. A informacje można gdzieś o tym znaleźć takie rzetelne? Znaczy jest to tak, no w necie jest bardzo dużo. No tak naprawdę jest taka jedna encyklopedia. Encyklopedia to, o czym żeśmy rozmawiali, czyli o tej substancji, która wchodzi podczas... Jak ktoś będzie chciał, to sobie to znajdzie. Podczas wejścia w duszy w ciało i podczas śmierci. Tak? To jest taka bardzo podczas fajna... snu. Tak. Podczas snu też, ale bardzo mało. Tak? Okay. To jest taka dawka, można powiedzieć, absolutnie nieodczuwalna, chociaż ona nas zabiera w sen. Nie? Czyli generalnie zobacz, jak to jest bardzo mądrze połączone z tym naszym naturalnym stanem i oczywiście co wytwarza ten stan i co wytwarza tą substancję szyszynkę. Czyli tutaj się kłania też cała praca tak naprawdę z tą szyszynką, bo w większości szyszynka, która znajduje się tutaj na poziomie trzeciego oka, ona jest zamknięta, ona jest zablokowana floryzacją od małego zębów, później myciem zębów pastą z florem.
tak naprawdę różnego rodzaju produktami spożywczymi, cukrem. Cukier zamyka ją tak naprawdę, a to jest nasze oko na świat. I to oko otwiera się w momencie właśnie tutaj, kiedy organizm dostanie z zewnątrz tej substancji, natomiast dostaje ją naturalnie właśnie podczas śmierci, tak? No tylko oczywiście ten stan jest opisywany w wielu pozycjach i tak naprawdę tyle, ile pozycji, tyle jest wersji tego, tak? A te mikrodawki, o których mówiłeś, to sam czytałem i znam osoby, które naprawdę wyciągnęły się z mega mocnych historii życiowych, czyli tam depresji, ale to też nie polega na tym, że ktoś sobie codziennie bierze mikrodawkę, tylko to polega na tym, że na przykład w Niemczech można spokojnie, są takie ośrodki, gdzie się jeździ, tak? W Polsce absolutnie nie, ale w Niemczech można pojechać do ośrodka i sobie taki turnus tygodniowy, dwutygodniowy z takim przewodnikiem wykupić i tam można tą terapię przejść, tak? I wtedy to są takie dawki, które dla organizmu są prawie niezauważalne, natomiast zmienia się ta percepcja, tak? Ponieważ no, w mózgu otwierają się niektóre obszary, które były do tej pory zamknięte i tak naprawdę naturalne samo wyzdrowienie, tak? Bo nawet nie leczenie to jest samo wyzdrowienie. No, ale ci powiem szczerze, że internet to nie wydaje mi się najlepsze źródło. No, ale źródło informacji tak, bo to ze względu można rzucić, na ilość informacji, która tam jest. I ze względu, żeby jednak przebrać te informacje, to trzeba mieć jakąś już wiedzę, nie? Bo wtedy wiesz dokładnie, co chcesz też szukać, tylko brakuje ci jakiegoś tam uzupełnienia tego, nie? Możesz pokazać, tak, nie? Bo wziąłeś też książki jakieś. Ja wziąłem parę książek. Małe nie są. Małe nie są, natomiast to jest taka książka, może pokażemy wam. I tutaj z tyłu, bo akurat jak Maciej pokazywał, jest Odkryj zagadki ludzkiego umysłu i duszy. Tak, to jest prawda, ponieważ ta książka opiera się tak naprawdę na badaniach naukowych, które były w Stanach przeprowadzane, na różnych grupach badanych. Ona tak naprawdę pokazuje, jeżeli ktokolwiek by wybierał się w taką podróż, to warto to po prostu przeczytać, ponieważ to nie wszystkie są fajne podróże, to co właśnie żeśmy rozmawiali, nie każdy może uzyskać od tej substancji to, co powinien uzyskać, a może uzyskać coś dużo gorszego i dlatego to nie jest absolutnie dla każdego. To każdy po prostu zdecyduje, tak, czy to jest dla niego, czy nie. Natomiast jest bardzo fajnie to opisane i oni to nazywają doświadczenia z pogranicza życia i śmierci. Ja też to mogę absolutnie potwierdzić, ponieważ stan takiego wyciszenia i wejścia w siebie i porozmawiania z takim prawdziwą swoją esencją, nie z umysłem, ponieważ ja kiedyś ja na tej swojej ścieżce rozwoju 3 lata temu poznałem wspaniałą osobę, która też właśnie w tym rozwoju duchowym jest od dawien dawna i ona ciągle w tych swoich webinarach mówiła: to nie jest twój umysł, pamiętaj, to nie jest twój umysł. No ale jak tu się pogodzić z tym, że to nie jest nasz umysł, skoro on myśli za nas? Nie jesteś swoimi myślami, się tak, też mówi, nie? Jesteś swoimi myślami, to jest bardzo pochodne i to się bardzo wiąże, Maćku, z tym właśnie, z tą świadomością ludzką, kim się otaczasz, co dajesz uwagę, tym jesteś. Bo to jest nasz umysł, tylko on jest umysłem zbiorowym. Jeżeli pewne informacje, jakby to powiedzieć, nie są wypierane, bo nie wolno też wypierać, tak? Ale pewne informacje są, bo wiemy, co się dzieje na świecie, nie musimy nic oglądać i tak wiemy. Natomiast nie dajemy im ciągle uwagi, tak jak w większości to jest dawane, to ten umysł się zmienia, a wszystko jest tak, jak zresztą w pięknej piosence, jak wchodziliście na Śnieżkę, wszystko jest stanem umysłu tak naprawdę. I jeżeli zaakceptujemy ten umysł i zatopimy go w tym naszym pięknym serduchu, to tak naprawdę wszystko wtedy jest proste i nie ma wtedy jutra, nie ma wczoraj, jest to, co mówiłeś, tak, jest ta chwila teraz. I dzięki właśnie tutaj tej wiedzy, bo to jest wiedza naukowa tak naprawdę, to nie jest żaden wymysł, tak. To możemy tak naprawdę zobaczyć, czym jest molekuła duszy, tak? Czym w ogóle jest ta coraz substancja. Ja myślę, że to będzie też taki okres, że te substancje jakby wrócą do łask, nie? Pod kątem tego mikrodosingu wrócą one jednak do łask, bo ich jakby skuteczność i działanie jest jakby niezaprzeczalne, nie? Zwłaszcza, że tutaj masz to DMT jest substancją produkowaną przez nasz organizm, nie? Dokładnie, to jest naturalna substancja. Nie jest to nic z zewnątrz, powiedzmy, dokładnie, takiego, z czym nasz organizm nie wie, jak sobie do końca jakby poradzić, nie? Więc no, to jest bardziej, myślę, że bardzo mocno jakby tutaj
wyprzedzamy tą przyszłość tego, co się będzie mimo, będzie że, albo już to już było może i wraca nie, no to już drugi, było, to już kolejny raz. Temu, no, tak. Po prostu kolejna pętla jakby się zatacza. To jest właśnie tak naprawdę, jak wielu innych książkarz też czytałem, to pochodzi z Meksyku. A dlaczego z Meksyku i dlaczego Meksyk? No bo wiemy, jak w Meksyku na przykład świętują święto zmarłych, tak, że tam nikt nie płacze, nikt nie ubolewa, nie ubiera się na czarno, tylko po prostu idzie na ten cmentarz i sobie robią imprezkę i świętują. I tak samo jest w chwili odejścia bliskiego, tak, tam nie ma, bo byłem i też widziałem, jak to wygląda, tam oczywiście każdy przeżyje to na swój sposób, ale nie ma sensu tego trzymania, jeżeli ktoś odszedł, to po prostu odszedł, oni następnego dnia przechodzą do normalnego życia, bo taką mają kulturę i to jest jedyna kultura, która tak podchodzi do kwestii życia i śmierci, a właśnie DMT pozwala tak naprawdę odkryć to w sobie. Okej, tak? Okej. Okay. Także jest to konkretna fajna lektura, potwierdzona jakby naukowo i można sobie tutaj na to zerknąć dla takich poważnych osób. Co jeszcze mamy? No i wiesz co, jeszcze taką jedną przygotowałem na dzisiaj. Jeżeli ktoś poczuje, że chciałby czegokolwiek spróbować, to też jest bardzo fajnie opisane w takim językiem absolutnie naturalnym, tak? Tu nie ma żadnych sloganów, haseł, tu nie ma namawiania. Jest po prostu opisane różnego rodzaju stany świadomości, które można dzięki różnym substancjom osiągnąć i to jest taki... Okay. Tak, to jest poradnik psychologicznego podróżnika. Jest on napisany taki w duchu, można powiedzieć, różnych stanów emocjonalnych. Ja jak to pierwszy raz czytałem, to nawet się zdziwiłem, że my mamy tyle emocji i możemy być w tak różnych odmiennych stanach świadomości, które tak naprawdę mamy codziennie, bo my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że przeżywając pewne rzeczy, uprawiając sport, oddychając, wchodząc tutaj do zimnej wody, albo ekstremalnie korzystając, miałem okazję ostatnio szałasu potów, czyli generalnie z ekstremalnej temperatury nawet 200 stopni, tak, bo tam dochodzi do 200 stopni ta temperatura, to my te stany świadomości odmienne mamy naturalnie i one nam towarzyszą, tylko my ich nie zauważamy, ponieważ nie wiemy, tak, nie wiemy, z czym mamy do czynienia, czasami się poczujemy tak, nie wiemy, skąd to jest, tak naprawdę to jest naturalny stan organizmu i to, co nazywamy odmiennym stanem świadomości, Maćku, to jest naszym naturalnym stanem świadomości. Tak, ja to całkowicie rozumiem, to jest sytuacja, no najprościej, powiedzmy, te stany świadomości można przyrównać dla osób, które się tym nie interesują, dla jakichś różnych stanów może emocjonalnych. Dokładnie. Ale jeżeli tak by się na chwilę zatrzymać i porozmawiać w otoczeniu swoim, to bardzo trudno ludziom nazwać emocje, proste emocje, które nam towarzyszą każdego dnia. A jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ktoś nie potrafi ich nazwać, no to tym bardziej obserwowanie tych stanów emocjonalnych jest niemożliwe. Dokładnie. Idąc dalej, wpływanie jakoś na te stany emocjonalne jest również niemożliwe i jesteśmy tacy bezradni w przypadku niektórych naszych własnych jakby tutaj zachowań. Dokładnie. I jesteśmy zaskakiwani. Tak, jesteśmy zaskakiwani przez nasz organizm, a każdy taki stan emocjonalny jest pewnym filtrem. Więc najprościej wytłumaczyć to tak, mamy jedną sytuację i mamy osobę, powiedzmy, odważną, która podejmie jakieś działanie w przypadku jakiegoś tam zagrożenia, może, a mamy osobę, która się po prostu boi i się wycofa. Tak naprawdę mamy tą samą sytuację, tylko różni się percepcja nasza i po prostu nasz filtr, nie? I ten filtr jest jakimś tam naszym stanem emocjonalnym. Jeżeli mamy tą świadomość i możemy nad tymi stanami emocjonalnymi pracować, no to możemy też wpływać na to, jak się będziemy w poszczególnych sytuacjach zachowywać i możemy w jakiś tam sposób projektować te swoje zachowania, nie? To jest też bo my tutaj mówimy o takich rzeczach, wiesz, to, o czym tutaj ty opowiadasz, to jest taki top of the top, level. Nie? Level. Ale jest również taki level po prostu zwykły, nie? Gdzie ludziom brakuje takiej zwykłej czasem takiego stanu emocjonalnego, chociażby jak neutralność, czyli że potrafią podejść do jakiejś tam informacji, do jakiejś sytuacji, chociażby rozpatrując różne możliwości i rozumiejąc ludzi. Zatrzymać się na chwilę, o to chodzi. No. Każdą emocję można rozpracować zatrzymując się, nie reagując od razu. Ja mam takie swoje powiedzenie, że
to jak cię traktują inni, to jest ich karma, a to jak na to reagujesz, to jest moja karma. I to generalnie jest bardzo prawdziwe, ponieważ to nie chodzi o to, żeby dawać sobie popysku, dać sobie popysku, tylko chodzi o to, żeby zatrzymać się chwilę i czasami ta emocja opadnie, bo emocja jest tylko tak jak myśl, ona jest, nie ma, jest, nie ma. I tak naprawdę często pogubił się ten świat też często w tym takim zaszufladkowaniu umysłu, czyli generalnie tak, robimy to o tej godzinie, to o tej, to o tej, to o tej. I weź teraz komuś zburz ten system, tak? Tak na przykład jak różne rzeczy na świecie się dzieją, różne są teorie, takie i nie takie. Ja też przestałem też dawać uwagę jednym, drugim, natomiast swoją wiedzę mam, tak? Mam swoją prawdę, żyję w niej i tak naprawdę ja się nie boję, co przyjdzie, co będzie, to będzie, tak? Ale to jest też głęboka praca ze sobą, głęboka praca z emocjami i cokolwiek by nie było, no to będzie właściwie, tak? Ja podchodzę do tego, że te życie takie, jakie tutaj mamy, ja sobie za te życie dziękuję, bo sobie takie wybrałem, tak? No ja jestem tutaj, jakby to powiedzieć, tym dyrektorem mojego życia i ja je organizuję, nikt nie ma na to wpływu, tak? Ja robię wszystko po swojemu, a czasami często wygląda w opiniach ludzkich, że tak naprawdę musimy robić to, musimy robić tamto, musimy robić tamto. My chcemy to robić. Ja zawsze mówię, kto kazał ci to zrobić? No, ja. Bo ta osoba, która tu na tym świecie podejmuje decyzję, to jest ta właśnie, ta, która stoi przed lustrem i patrzy do siebie. Jeżeli można mieć pretensje do kogokolwiek, ja też bardzo dużo w swoim życiu zmieniłem. Jeżeli ktokolwiek mnie denerwuje, to jestem ja, to nie ja, to pokazuje mi, ktoś mi pokazuje mnie, tak? Czyli tak naprawdę, jeżeli z kimś jeszcze, ja nie mam żadnych waśni i złości do nikogo, natomiast miałem to, jak każdy chyba w życiu, ale w tej chwili nie mam, tak? Ja patrzę na każdą istotę jak na siebie, na lustro, tak? I to lustro. I jeżeli coś nawet zobaczę jeszcze, co mi, powiedzmy, nie pasuje w jakimś tam sensie, mówię, o, masz jeszcze coś do przerobienia. I całe życie przerabiamy, tak? No, czyli jednak ten świat cały czas podpowiada, nie? Oczywiście. Cały czas podpowiada. No, tak naprawdę ten, powiedzmy, oddziaływanie na nas jest wszystkiego i co my po prostu z tego weźmiemy, no to zależy od tego, jaki filtr mamy jakby założony. Dokładnie, po prostu. Ale za każdy filtr można, Maćku, może nie tyle zdjąć, przerobić, tak? Czyli ten filtr, który dopuszcza pewne rzeczy, ponieważ w tym umyśle podświadomym zapisane rzeczy, utrwalone ileś razy, to jest automat. Natomiast właśnie poprzez naturę, przede wszystkim naturę, to co ty propagujesz, naturę, oddech, zimno, wysiłek fizyczny, to są rzeczy, które tak naprawdę są naturalnym hajem i nie trzeba wiele szukać. Można zacząć od tego, jeżeli ktoś jeszcze jest na początku drogi, a później w miarę możliwości i potrzeb można sobie właśnie tą podróż naprawdę tutaj zrobić. No wiesz, no powiedzmy, to dobrze właśnie zacząć od takich rzeczy, które są po prostu dostępne. No, dokładnie. Nie trzeba kombinować, nie trzeba szukać. Praktycznie nie można sobie w żaden sposób tego przedawkować. Nie da się. Także to jest też takie istotne jakby tutaj przesłanie, żeby korzystać z tych rzeczy dostępnych. Myślę, że też tutaj to, co z czym teraz jakby się borykamy, to jest pewien też szum jakby informacyjny, który zaburza tą naszą percepcję, a my nie potrafimy tą percepcją świadomie kierować, bo nawet nie mój nauczyciel mówił coś takiego, że żeby zacząć pracować z umysłem, trzeba zdać sobie sprawę w ogóle, że ma się umysł. I to jest, gdzie on jest. No, tak, i to jest ten pierwszy właśnie krok, nie? O którego nam brakuje, a tak tutaj natura trochę tej pustki nie znosi i jeżeli my nie będziemy kształtować naszego postrzegania jakby świata, percepcji, no to na pewno ktoś się chętnie tym zajmie i na pewno ktoś ukształtuje tą naszą percepcję, dlatego że chociażby w naszym świecie opartym na jakimś tam pożądaniu, takim zakupowym, powiedzmy, świecie. Jeżeli wy nie potraficie ukształtować waszego sposobu postrzegania, no to ktoś weźmie tą świadomość i ukieruje na przykład na zakup produktu pewnego, no bo to jest najlepsze. I miliony polecą w ciemno, nie? Tak, dla otoczenia. Bez zastanowienia. I gdzie jest ten umysł wtedy, Maćku, właśnie? No właśnie. Który powinien przeanalizować, tak? Bo jest analityczny, nasz umysł jest generalnie analityczny. Ten przeanalizować za i przeciw.
A to po prostu wszyscy lecą tak jakby, nie wiem, to jest, no, za darmo też rozdawali, tak? No, no rozdają w sumie za darmo, no to tak można powiedzieć. To jest też pewne rzeczy związane z hormonami, z dopaminą, która też jest takim hormonem jakby tutaj kierującym bardzo mocno, który powinien być w zasadzie motywujący, a często jest kierujący jakby tą naszą uwagę. Bardzo duża nieświadomość ludzi, jak to wszystko funkcjonuje. To jest zaskakujące, że całe życie przejechać jako pasażer w aucie, no na mało. Siedzeniu w dodatku. Chyba na tego właśnie jeszcze nie dodawałem, że na tylnym siedzeniu. Oj tak, nie? No to tak się mówi. No, bo już w sumie przesiąść się na przedni fotel to jest sporo byłoby. To już jest dużo. No, to już jest dużo, a usiąść za kierownicą to jest w ogóle coś, nie? Swojego pojazdu. Życiem, tak? No. Także to byłoby bardzo, bardzo myślę, jest interesujące, no ale oczywiście będzie wiązało się z pewnym wysiłkiem, zaangażowaniem, pewnym kierowaniem uwagi, pewną odpowiedzialnością, innymi cechami. A umysł tego nie lubi. Tak. Nie lubi się wysilać. No, dokładnie, nie? Zawsze szuka jakby... Zawsze będzie prowadził jak gogle uparcie w to samo miejsce. Nawet jak będą wszystkie drogi zamknięte, to gogle jest inteligentne, natomiast zawsze będzie prowadziło w to miejsce i nie stanie. Tak samo jest u nas. On zawsze będzie zwodził, będzie dawał znaki, złamie ktoś nogę, przewróci się, cokolwiek się tam wydarzy, tylko po to, żeby tego nie zrobić. Nie? Jeżeli z umysłem, jeżeli się go wypiera i jeżeli generalnie nie rozumie się tego, no to takie sytuacje właśnie życiowe bardzo często się zdarzają. Ludzie zastanawiają, dlaczego. No właśnie dlatego. No. Trzeba tego umysłu się nauczyć, nie? I też nie można go lekceważyć, bo przeciwnik jest nie lada. I robiąc warsztaty, gdzie tematem jest praca jakakolwiek z umysłem, no to też zabieramy na przykład technologię, jak z Rafałem prowadzę te warsztaty, tak. Bo bez tego to... powiedzieć tutaj, że na odporność z natury przyjeżdża się, oddaje się telefon 3 dni. To są cudowne dni tak naprawdę, nie? Właśnie to jest dla umysłu, tak jak powiedziałeś, nie? Ta cała praca, ta wiedza i oddechowa, i tutaj spotkanie się z tym zimnem, i ranne medytacje na śniegu, po których się wraca już do domu i generalnie pierwsze co się wychodzi, to się siada na ogródku przy minus 10 w spodenkach i siedzi 15 minut. Co by się wydawało, jest to po prostu niemożliwe, ale to jest piękne, to jest cudowne. I gdzie jest zimno? No jest zimno przez chwilę, ale później jest cieplutko, jest okej. Dokładnie. No czyli wszystko zmierza do tego tak naprawdę, żeby wziąć właśnie trochę w swoje ręce, tak powiedzmy, trochę to życie. Dokładnie. I pierwszą rzeczą no właśnie jest zdać sobie sprawę, że my zarządzamy tym, że my możemy tym zarządzać, nie? Jeżeli tylko włożymy trochę wysiłku, zdamy sobie sprawę, jak te mechanizmy nami tutaj kierują i jak to wygląda, jeżeli my tym nie kierujemy, co się dzieje. My zawsze tym zarządzamy, tylko chodzi o to, że generalnie często umysł, który jest ukierunkowany monotematycznie, ma tak wbitą, potężną ilość informacji, on nas pokieruje sam, ale to też nie jest do końca sam, bo to my robimy, tylko ja zawsze mówię, że to jest tak czy siak świadomie, każdy przyszedł tu ze swoją ścieżką i często, ja kiedyś też byłem na takim etapie, mówię, Boże, co ci ludzie robią, dlaczego tak się dzieje, a teraz mam absolutnie pełną akceptację do każdego, do wszystkiego, co się dzieje, tak, bo wiem, że tą drogę nie można nikogo zmienić, nie można, można kogoś pokierować, można komuś pomóc, ale niech przyjdzie, niech cię zapyta, a na siłę zawsze kierowanie idzie w odwrotną stronę, tak? No i to jest taka ludzkość po prostu. Kiedyś właśnie miałem z tym taki mały problem, jak gdzieś tam w tych social mediach zaczynałem więcej się pojawiać. I właśnie Rafał Mazur kiedyś Rafał Mazur jest taki, powiedzmy, bardzo motywacyjny gość, taki bezkompromisowy, i on powiedział właśnie, że pamiętać w tym, że nie jesteśmy jakby jako szkoleniowiec, nie? Że nie jestem w biznesie nawracania niewiernych. Dokładnie. Okej, dobra, trochę tutaj pogadaliśmy, myślę, że mogliśmy bardzo długo pogadać, bo temat jest bardzo szeroki i wystarczy obserwować to życie i już dużo wniosków z tego tak naprawdę wynika, nie? Każde spotkanie z osobą, każda sytuacja to jest jakieś doświadczenie, coś nowego wnosi. Więc skończymy, myślę, tutaj, bo ponad 40 minut już sobie tutaj gadamy, a moglibyśmy jeszcze dużo dłużej. Jest miło i ciepło, także smutno. No, także warunki są bardzo piękne tutaj, spokój nad jeziorkiem i ta natura jednak skłania do tego, żeby sobie tutaj w niej siedzieć. Mam nadzieję, że będzie wam się podobał materiał. Zawsze na końcu daję taką informację,
gdzie można tą osobę, z którą rozmawiam, mojego gościa spotkać. Nie wiem, czy w ogóle ci jesteś zainteresowany takim czymś, nie? Jo, ja tu morsuję kawałek dalej. No to właśnie tutaj będzie, myślę, wyjątkowa sytuacja. Sobota, niedziela, absolutnie. Tak, tak, tak. Gdzie jednak nie ma takiej potrzeby, żebym tutaj nasz gość jest po prostu nieuchwytny. Nieuchwytny jest tutaj na tym filmie tylko do spotkania, myślę, więc taka ciekawostka dzisiaj. Absolutnie. Trzymajcie się, hej. Pozdrawiam, hej.